Druk numer 569 referuje Magdalena Mazura. Uchwała w sprawie wniosku dotyczącego realizacji zadań powierzonych z zakresu zadań dróg chodników i oświetlenia na terenie dzielnicy Śródmieścia w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się, aby realizacja zadań powierzonych z zakresu zadań dróg chodników i oświetlenia wskazanych do realizacji na 2014 rok odbywała się w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót utrzymaniowych wyłonionym do zamówienia publicznego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Proponowane w uchwale rozwiązanie przyczyni się do sprawniejszego podejmowania decyzji dotyczących wykonywania prac remontowych dróg i chodników w dzielnicy i pozwoli uniknąć przeprowadzenia czasochłonnych procedur przetargowych. Krzysztof Kwaczek. Ja będę chciał zgłosić poprawkę, żebyśmy w trybie odrębnym przetargu realizowali w przyszłym roku zadania. W tym roku, przepraszam, za twoje życzenie. Po pierwsze są dzielnice, które tak w całości realizują, na przykład dzielnica Grabuszki i w 2012 roku zaproponowali zadania za 800 000, za kwotę 800 tysięcy przeznaczonej na zadania oszczędności około 150 tysięcy. Przykład senatorski pokazał, że tu było około 105 tysięcy oszczędności w stosunku do stawek firmy utrzymaniowej. Te oszczędności są najbardziej wymiennym argumentem, bo różne inne argumenty dotyczące elastyczności, dotyczące tu można się spierać, no, ale jednak ta oszczędność prawda w 1/3 w stosunku do stawek firmy utrzymaniowej jest znacząca. W przypadku ulicy Komorowskiego wydaje mi się, że raczej pokazał, jest argumentem za, bo pokazuje, że nawet jeśli coś się podzieje z przetargiem, no to wtedy konsekwencje nie są straszne, tylko te konsekwencje nie są tragiczne, a popadanie teraz w panikę i powstanie wszystkich zadań na wywanie firmy utrzymaniowej jest związane przy kwocie, jaką będziemy dysponować, ze stratą mniej więcej 200-300 tysięcy złotych, więc na remonty, więc też pamiętajmy, że wszystkie zadania inwestycyjne są od lat realizowane w trybie oddzielnych przetargów i to są bardziej złożone sprawy, nic się nie dzieje. Rzadko się zdarzają przypadki, żeby takie zadanie nie zostało zrealizowane, więc skoro inwestycje można realizować i te przetargi zazwyczaj na wykonanie inwestycji są na początku roku organizowane i bo wcześniej jest przygotowane. Okej, panie radny, ja bardzo przepraszam, ale pan już drugi raz mówił to samo, proszę nie gniewać. Ja chciałem tylko jeszcze państwu dodać, zanim będziemy dalej rozmawiać, taką dobrą wiadomość chcę państwu sprzedać, a mianowicie Unia Europejska jest bardzo bliska podjęcia przepisów, które będą wszystkie kraje w Unii musiały się im podporządkować. To nastąpi w ciągu kilku najbliższych lat oczywiście, a mianowicie będą to przepisy, które zniosą całkowicie w przetargach publicznych kryterium ceny minimalnej. Ja troszeczkę mówię w sposób uproszczony, ale jednak. To najniższej ceny. Tak, najniższej, no, przepraszam. Wiecie, o co, wiecie doskonale, o czym mówię, o czym mówię na słowo, tak jakbyście nie wiedzieli, to czego zmierzam. Mało tego, będzie określona cena po prostu najbardziej efektywna, czyli najbardziej uzasadniona ekonomicznie. To będzie kryterium. I jeżeli nawet w Polsce ta ustawa się nie zmieni, to ona wkrótce. Dlaczego to państwu też mówię? Ja jednak chciałbym mówić. Dlatego to mówię, że niczym nie jest uzasadnione to, co pan, panie radny, mówi, że stracimy 200-300 tysięcy. My chcemy wydawać pieniądze w sposób najbardziej efektywny. A to, że to pana zdaniem my narażamy Radę na straty 200-300 tysięcy, to jest czysta konfabulacja. Ja ponieważ zeszły rok dał nam przykład tego, że jest całkiem odwrotnie niż pan mówi. Mało tego, mówi pan, że dzielnice dają na indywidualne przetargi, a wymienia pan zawsze jedną dzielnicę. Ja bym chciał usłyszeć, że 10 dzielnic to robi, to my się wtedy przyłączymy do tej mądrej inicjatywy na pewno. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystko, całe doświadczenie nasze z zeszłego roku wskazuje, że się nam to nie opłaca. Jest to tragiczny wybór poprzez przetargi indywidualne. Oczywiście, że dlatego, że żyjemy w takich warunkach i dlatego, że taką mamy jednostkę realizującą, a nie inną, ale my na to nie mamy niestety wpływu. Pan Łukasz Filip, jak chciał zabrać głos, potem Marek Rosny. Pan Przewodniczący w dużej mierze wyczerpał to, co chciałem powiedzieć. Mamy doświadczenia, które są negatywne z przetargami, niż tak sobie mówiliśmy rok temu, godząc się na eksperyment.
to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak będzie tak cudownie, jak zakładano, osoby, które były przede wszystkim inicjatorami tego pomysłu, to będziemy to rozważać w kolejnych latach. No wyszło jak wyszło, sami dobrze wiemy, co było na ulicy Komorowskiego. Co do ulicy, prawda, Santorskiej też jest oczywiście, dużo zastrzeżeń. Oczywiście, to było też skręcone. Dokładnie. Kwestia jest taka, że jakość niestety nie jest gwarantowana w przypadku tych, ani w ogóle wykonanie roboty w przypadku ulicy Komorowskiego. Kuba Markowski. Krótko, przykład Komorowskiego, powtórzę, firma uczyniła, jak zrobiła elegancko, ile stał chodnik na Komorowskiego, gdzie firma z przetargu nie miała i co mieszkańcy mówili na temat tego, więc uważam, że koniec z tematu. Dobrze, Krzysztof Kwaczek. Właśnie te twingeraje potwierdzają moje słowa, że ta proporcja mniej więcej wynosi około 1/3, o 1/3 jest stanie realizacja tych wyodrębnych przetargów. Podam przykład paru inwestycji realizowanych w tym trybie, na przykład budowa chodnika na osiedlu Wandy w Krakowie ze środków będących w dyspozycji w dzielnicy, szacunek 118 000 zł. Szacunek zazwyczaj jest zrobiony w oparciu o stawki firmy utrzymaniowej, chociaż i zwycięzca za 85 000 zł. Na przykład budowa chodnika przy ulicy Kostrzewskiego w Krakowie 130 000 kosztorys, kwota wykonania. Przerwanie dyskusji, nie zamknięcie listy mówców, tylko przerwanie dyskusji. Ja tylko jestem zobowiązany wymienić głosy życzę Kuba Markowskiego. Nie odrzucą wniosek. Teraz jestem określa, niektórzy zapominają. Przewijanie się w tym miejscu. Każdy mówi to samo. No już ja Państwa poinformowałem, byliście dwie osoby zapisane do głosu. Kuba Markowski, Marcin Kapusta, ale rozumiem, że głosujemy najpierw wniosek o przerwanie dyskusji. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za wnioskiem Andrzeja Horanka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, dyskusję przerywamy. Wpłynęły dwie poprawki, z czego jedna jest autorstwa Krzysztofa Kwarciaka, która jest chyba dalej w domu, za mam wrażenie, bo druga jest jest Filipa, a Krzysztofa jest dalej. Będzie odczytał. Szanowni Państwo, poprawka Krzysztofa Kwarciaka jest Państwu znana? Ja tym chciałem, ja nie rozumiem. Nie trzymam. Pana zamienię otrzymuje następujące brzmienie. Wnioskuje się, aby realizacja zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w 2014 odbywała się w ramach odrębnych ustaw. Rozumiem, że to jest uzasadnienie, tak? To jest uzasadnienie. Tak, i uzasadnienie dzięki temu, że wykonawcy będą wyłaniać. Uzasadnienie to już rozumiem. Tak, tak. Tylko chodzi o to, czy jakiekolwiek chodniki, czy drogi, czy w ogóle ogólnie. Wszystko w odrębnych przetargach, tak. Wszystko. Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Co jeszcze raz. Kto jest za poprawką Krzysztofa Kwarciaka? Przepraszam. Dwa, dobrze. Trzy.
I Marzena, tak? Nie, no proszę. Proszę Państwa, jeszcze. Bardzo przepraszam. Jeszcze raz powtarzam. Kto jest za przyjęciem poprawki autorstwa Krzysztofa Kwaciaka? 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 50 km. Poprawka została odrzucona. Następnie jest poprawka Filipa Kaczorka, który ją odczyta. Ona jest bardzo podobna, więc proszę posłuchać. Nie wiem, czy podobna. Proszę, no to jak. W paragrafie pierwszym uchwały dopisuje się słowa do wartości 25 tysięcy zł brutto. Po słowach realizacja zadań powierzonych. Czyli brzmi tak razem wszystko. Wnioskuje się, aby realizacja zadań powierzonych do wartości 25 tysięcy zł brutto z zakresu prace remontowe dróg i chodników i oświetlenia skazanych do realizacji na 2014 rok odbywała się w ramach umowy zawartej z wykonawcą roku dotrzymaniowych wyłonionych w drodze zamówienia publicznego. Czy moment? Ja sobie pozwolę przeznaczać głos, że przyjęcie tej poprawki będzie niosło za sobą dużą wadę prawną, a mianowicie po pierwsze do 25 tysięcy, a nie wiadomo co zresztą, jeżeli będzie powyżej 25 tysięcy i dwa, na jakiej podstawie będziemy określać 25 tysięcy? Czy na podstawie kosztorysu, czy na podstawie realizacji? No to są bardzo zasadnicze rzeczy. Na podstawie kosztorysu. A co z zadaniami powyżej 25 tysięcy? Bo nie jest to napisane. Jest to napisane? Nie, napisane. Bo to trzeba to dopisać. Szanowni Państwo, propozycja poprawki autorstwa Filipa brzmi tak, że zadania do 25 tysięcy na podstawie kosztorysu wstępnego realizowane są. Z jakiego powodu, że drobne roboty, żeby wykonywać na bieżąco dobre naprawy, a powyżej, czyli na rządzę, jeżeli inwestycje uważam, że 26,7. Co my z tej listy możemy zrobić za 25? Za 25? Z tej listy, bo chyba to są kolejne znaczy. 6, numer 6. Co robimy z tą listą? No bo nie ma to. To oznacza mniej więcej, że wszystko dajemy na indywidualne przetargi oprócz prawdopodobnie pozycji 6. No. Żeby sprawa była jasna, my nie robimy prac utrzymaniowych, to robi Zikit, czyli te kwoty takie po parę tysięcy, to my nie robimy, to żebyście wiedzieli. My remontujemy chodniki, to jest nasze zadanie powierzone, a prace bieżące. Czekamy na poprawkę, proszę przeczytać i głosujemy. Jeszcze raz, drugie zdanie, jak brzmi ta? Czy każdy rozumie poprawkę autorstwa Filipa Kaczorka? Bo potem ja poza uznaniem w cudzysłowiu zostały mówię sobie szybko na nas. 25 tysięcy złotych kwota inwestycyjna i pozostałe powyżej 25 tysięcy złotych na przetarg. Proszę pełną poprawkę odczytać i ja potem muszę to w skrócie. Nie powiedziałeś, przepraszam bardzo. Nie będę się sprzeczał, co to powiedział. Szanowni Państwo, radny jak chce złożyć poprawkę, składają, jeżeli ja nie potrafię odczytać pisma, odczytuję radny. W pełnej treści poprawkę prosimy. Jak ma brzmieć poprawka do uchwały? To jest proste. Nie piszę czegoś. Podobnie się wszystko.
Nie wiem, że to jest.